Dzień dobry kochani, ja jestem Magda Lesz i witam się z Wami na moim kanale. To już kolejny vlog, w którym to będziemy kupować prezenty dla naszych bliskich. Do świąt zostało już naprawdę mało czasu, dzisiaj jest 15. Domyślam się, że w galeriach pewnie szał zakupów, ale trudno, ja również muszę to zrobić. Mam nadzieję, że prezenty będą trafione. Kupię również papiery na dopakowania prezentów. Chciałabym, żeby były one w kolorze srebra i czerwieni, żeby idealnie pasowały do mojej choinki, ale to jest takie moje widzimisię, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem lecę robić śniadanie, potem się ogarnę, muszę się pomalować i lecimy. Także zapraszam Was do oglądania. Jeśli oczywiście taki odcinek Wam się spodoba, to łapka w górę i subskrypcja, ponieważ tych odcinków będzie tylko więcej. Tak jak mówiłam, biorę się za robienie śniadania. Dzisiaj postawię na szakszukę, bo nie tylko ja ją bardzo lubię, ale Przemek też ją lubi. I biorę się do roboty. Właśnie już się ogarnęłam, pomalowałam i ruszamy na zakupy. Mam nadzieję, że coś wybiorę. Już wyszliśmy, czekamy właśnie na taksówkę i lecimy na zakupy. Mam nadzieję, że nie zajmie mi to pół dnia. Chciałabym, żeby to było ciut szybciej, ale zobaczymy. Ważne, żebym kupiła już wszystko, co potrzebuję. Chciałabym trafić z zapachem. To by było fajne. Nie? No. Już coś wybrałam, więc super, ale lecę dalej, bo tych prezentów będzie wiele. Nie jeden. Szukam dalej w męskich zapachach. Poniekąd się znam. Przynajmniej mam taką nadzieję. Podobają mi się sposób zapakowania. Zobaczcie, tak elegancko. Nie? Super to wygląda. Co sądzisz? Ty jesteś facetem, a ty się nic nie wypowiada. Mi się bardzo podobają te perfumy.
to jest jakiś... Dobra, zobaczymy. Było, że wybieram tylko i wyłącznie męskie zapachy, to nie, oczywiście, że przyglądam się również damskim giftom. Także naprawdę trudne decyzje, ponieważ jest tego bardzo dużo, bardzo dużo. Spędziliśmy w tym sklepie, to dawno nie spędziłam, ale mam prezenty już dla wszystkich. Serio, dla wszystkich. Jeszcze bardziej mnie cieszy fakt, że nie przyjechałam tutaj sama, ponieważ jeszcze trochę musimy połazić, a toreb mamy wiele. W każdym razie prezenty kupione. Dla mojej Zuzy już też przyszedł prezent. Oczywiście zamówiłam go online, bo nigdzie stacjonarnie nie było. Teraz może pójdziemy coś zjeść. Przechodziłam teraz obok Pepko i zobaczyłam papiery świąteczne. Właśnie są srebrne, także wezmę ze 3 srebrne. Może taki czerwony? Skończyliśmy zakupy, a w zasadzie ja teraz czekam na Przemka, bo była ogromna kolejka, więc bez sensu, żeby stać się wszystkimi torbami tam. Także wychodzimy, idziemy coś zjeść i lecimy do domu. Tak jak widzieliście już na wcześniejszych nagraniach, trochę nakupiłam, ale się mega cieszę, bo mam, przynajmniej mega się cieszę. Mam nadzieję, że będą szczęśliwi i zapachy będą im się podobały. W ogóle to postawiłam na zestawy świąteczne i nie znajdują się tam, powiedzmy, że same perfumy, ale na przykład jakiś żel pod prysznic, czy jakaś mgiełka. Wszystkiego Wam nie pokażę, bo nie chcę zdradzać, bo to nie niespodzianka żadna, jeżeli zobaczą na filmie, a więc do sedna. No pokażę Wam tylko parę sztuk. W każdym razie bardzo mi się spodobały takie zestawy świąteczne od Wiktorii. I wyprosiłam Panią, żeby zobaczyła, czy nie ma jeszcze na swoim magazynie, na magazynie, ponieważ patrząc przez internet pokazywały się jako niedostępne. Na szczęście były dostępne, więc bardzo się cieszę. I dorwałam jeszcze taki malutki, taki dosłownie podróżny, ale mega fajny uważam. Ale oczywiście jeśli chodzi o zapach, to totalna loteria. Nie mam pojęcia, jakie to są zapachy. Pokusiłam się dlatego, że fajne opakowania, a to naprawdę przyciąga uwagę. I co ja tutaj Wam jeszcze mogę pokazać? Nawet takie kule do kąpieli, pięknie zapakowane, idealne na prezent. Ja osobiście, mając wannę, a nie prysznic, często korzystam z kuli. Jeszcze taki zestawik przykładowy od Lancome. Uwielbiam te perfumy, są przepiękne. Mam taki słodziutki zapach. To jest taki mój must have, przyznam szczerze. Jeśli chodzi o perfumy, to numer jeden. Pokażę Wam jeszcze jeden prezent, o którym już Przemek wie. No właśnie, Przemek wie. I pokazywałam Wam również go w sklepie. Jest pięknie zapakowany. I co najlepsze, mam takie metalowe pudełko. Ale co mnie zaskoczyło? O, teraz tego nie otworzę. Nie, no otworzę, oczywiście, że otworzę. Ten właśnie, otóż to środek. Super to wygląda, moim zdaniem super to wygląda, a zapach to myślę, że każdy z Was zna, bo to jest taki kultowy zapach i podoba mi się. Tomkowi też się podoba, więc to już jest trafiony prezent. Szkoda tylko, że widzialny prezent. No ale dobra. Także póki co to tyle. Niestety nie mogę pokazać tych wszystkich prezentów, bo... No, a co będzie, jeśli obejrzą ten film? To już nie będzie niespodzianka. Tak więc zaraz przyjeżdża do mnie mama. Myślę, że dzisiaj wezmę się za pakowanie tych prezentów i
może ją namówię, żeby mi pomogła. Kupiłam papiery w Pepco, które nie wiem gdzie położyłam, ale gdzieś są. A, ty wyniosłeś, no dobrze. Ale są w kolorze srebrnym, czyli tak jak sobie powiedziałam, tak zrobiłam, żeby wszystko było idealnie pod kolor choinki. I kupiłam jeszcze wstążkę czerwoną, także super. A tymczasem żegnam się z Wami. Jeśli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście łapka w górę i proszę o subskrypcję. Szykują się, jak już mówiłam wcześniej, kolejne odcinki na moim kanale, także do zobaczenia.